Naczynie powinno być umieszczone na polu tuż po wysiewie rzepaku na jesień i po stopieniu ostatnich śniegów na wiosnę, około 20 metrów w głąb licząc od brzegu pola, zawsze na wysokości wierzchołków roślin. Do naczynia należy wlać wodę wraz z odrobiną płynu do mycia naczyń. Żółte naczynie montujemy na kiju i podnosimy wraz z rosnącym rzepakiem. Po przekroczeniu progu szkodliwości należy podjąć decyzję o ewentualnym oprysku.